flight. Hold short of the runway and I'll get our takeoff clearance. Fiole Tower, orbit 221, ready to go. Holding short 16 right. Orbit 221, clear for takeoff. Maintain runway heading, climb and maintain full power. Clear for takeoff, orbit 221. Okay, we're clear for takeoff. Nie patrz wstecz i idź do przodu. Nie pozwól uciec swym marzeniom. Weź od tego białego samolotu. Cześć, z tej strony Asinet. Dzisiaj jest 6 października 2018 roku. A co to oznacza? Że dzisiaj obchodzę swoje 10-lecie pracy artystycznej. Był piękny, niedzielny dzień. Złota polska jesień. Świeciło piękne słońce. I te promienie nadały mojemu życiu sens. Oświeciły cały mój umysł, całą moją duszę. Przede wszystkim serce do muzyki. Tego dnia po raz pierwszy spróbowałam napisać swoją pierwszą piosenkę, która była w języku włoskim. Najpierw napisałam tekst po polsku, a następnie spróbowałam przetłumaczyć ją na język włoski. Wiadomo, miałam wtedy 11 lat. To moje tłumaczenie nie było zbyt profesjonalne, ale ogromnie spodobało mi się to, co właśnie zrobiłam. Napisałam po raz pierwszy własną piosenkę, przetłumaczyłam ją i już w głowie myślałam nad melodią. Nie musiałam zbyt długo czekać na wenę, ponieważ melodia sama wpadła do mojej głowy i już wiedziałam na następny dzień, jak ona wybrzmiała. Śpiewałam a cappella, bez jakiegokolwiek podkładu muzycznego, bo takowego nie miałam. Bardzo spodobało mi się śpiewanie, tym bardziej, że już od najmłodszych lat wykazywałam chęć do śpiewania, do po prostu muzykowania. Jako mała dziewczynka śpiewałam różne piosenki, a tym bardziej włoskie. Włoskie przeboje były, są i zawsze będą moimi ulubionymi. Słynne Czerwone Róże jako polska piosenka również śpiewałam to dla mojej babci. Moja babcia stała się pierwszą nauczycielką. Dzięki niej mogłam się otworzyć, nabrać troszkę odwagi. Wiadomo, jako dziecko byłam zbyt nieśmiała. Ale pod jej pilnym okiem uczyłam się, śpiewałam, aby to ładnie brzmiało. Pamiętam, że na początku miałam problem z utrzymaniem rytmu. Raz śpiewałam szybciej, raz wolniej, raz wyżej, raz niżej. I to właśnie moja babcia mi to powiedziała. Ale już z każdą następną piosenką już wiedziałam, na co zwrócić uwagę i tego pilnowałam. I to się po prostu nie powtórzyło. Śpiewanie wychodziło mi coraz lepiej, ale muszę przyznać, nie chodziłam do żadnej szkoły muzycznej ani na prywatne lekcje śpiewu czy też emisji głosu. Jestem 100% samoukiem. Sama uczyłam się również grać na pianinie. W domu mam keyboard i nieraz spędzałam wiele godzin nad ułożeniem jakiejś małej kompozycji. Muzyka zawsze sprawiała mi radość. Nigdy nie mogłam bez niej się obejść. Towarzyszyła mi i towarzyszy do dnia dzisiejszego nawet przy codziennych czynnościach, jak w domu, czy sprzątam, gotuję. Również po prostu leci w radiu bądź z komputerem, kiedy się uczę. Tak, potrafię uczyć się jednocześnie słuchając muzyki. Nie mam rozproszonej uwagi, wręcz przeciwnie. Wtedy wydaje mi się, że nawet jeszcze lepiej zapamiętuję. W szkole podstawowej nie miałam zbyt wielkiego zrozumienia odnośnie śpiewania. W sumie zasługa jednej nauczycielki od muzyki, która mówiła, że nie jestem muzykalna, a ona jest w szkole muzycznej.
Cóż, taka nauczycielka powinna wspierać swoją uczennicę, że podziela ogromną chęć i pasję do tej pięknej sztuki, jaką jest muzyka. Ale cóż, jak widziało się potencjał tylko w tych samych osobach, a inne się nie liczyły, to już nie moje zmartwienie. Jednak przez rok miałam muzykę ze wspaniałą nauczycielką, która pochodziła z Łodzi, jak dobrze pamiętam. I nazwisko również brzmiało muzycznie. Była to osoba ciepła, sympatyczna, która bardzo mi kibicowała w tym, że odkryłam w sobie ten pierwiastek muzyczny. Oprócz tego, ta pani uczyła tak zwanego wychowania muzycznego, artystycznego. Nie tylko śpiewu, ale również tej kultury osobistej, jak zachować się w miejscach kultury, nawet do drugiego człowieka. Można powiedzieć, że na lekcjach muzyki również uczyła takiej etyki. Jeszcze wspomnę, że właśnie u tej wspaniałej nauczycielki mogłam uczęszczać na kółko muzyczne. Taka anegdota, ale jakże prawdziwa. Przy tamtej nauczycielce osoby jedynie, podkreślam, uzdolnione mogły uczęszczać, a nie osoby, które wiecznie dostawały minus za melodię. Cóż, pamiętam, kiedy pani, wspaniała nauczycielka, z którą miałam przez rok, tutaj muszę naprawdę podkreślić, zaproponowała mi, żebym chodziła na takie kółko muzyczne, dodatkowe lekcje. Ja byłam w szoku, ja mówię, ja? Czy ja naprawdę mogę chodzić na to kółko? Tak, dlaczego nie? Masz potencjał, potrafisz śpiewać, rozwijaj to dalej. Nauczyciel nauczycielowi nierówny? Dużo zależy chyba naprawdę od charakteru, osobowości. Jeżeli ktoś pragnie pomóc, to pomoże. Było mi ciężko rozstawać się z tą panią, gdy po roku czasu wróciła ta poprzednia. Jednak ten wspaniały pedagog na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Nie mogę podawać nazwisk, ale mam nadzieję, że kiedyś pani zobaczy to nagranie, przypomni sobie nauczanie przez rok w pewnej szkole podstawowej, to mam nadzieję, że będzie pani miło, że tak dobrze panią wspominam. Wiadomo, każdy nauczyciel ma swoją metodę nauczania. Tego pamiętajcie, wszyscy uczący się muzyki w szkołach. Nie tylko istnieje jeden kompozytor, jest wielu różnych, którzy również zasługują chociażby na chwilę uwagi. Już później zaczęłam uczęszczać do gimnazjum. Niestety miałam przez rok muzykę oraz dodatkowe zajęcia artystyczne. I można było wybrać sobie z przedmiotu plastyki bądź muzyki. Ja oczywiście wybrałam muzykę. A pani również świetna, wesoła i nigdy do mnie nie miała żadnych przeciwwskazań do śpiewu. Zawsze jej się podobało. Nigdy nie zwróciła mi uwagi, że coś jest nie tak, że nie jestem muzykalna, że nie potrafię śpiewać, że śpiewam za nisko. Inaczej się uczy śpiewu. Właśnie. Ja jestem ogromnym melomanem i ogromnie brakowało mi muzyki w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum. Lecz kiedy nadarzyła się okazja, zawsze przy wolnym czasie uczęszczałam na dodatkowe zajęcia muzyczne do chóru muzycznego. Zawsze wspierałam muzycznie, nigdy muzyka mi się nie nudziła, zawsze lubiłam poznawać nowe piosenki, uczyć się ich na pamięć, występować razem ze szkolnym chórem. I ten okres wspominam bardzo dobrze. Nie zapomnę, jak właśnie pani z gimnazjum, również wspaniała, bardzo dobra nauczycielka, wręczyła mi dyplom podziękowania za to, że z chęcią, radością aktywnie uczestniczyłam w zajęciach chóru muzycznego. Dziękuję pani również bardzo serdecznie. Więc widzicie,
Nie zdarzajcie się nigdy, że jakiś nauczyciel powie wam, że nie jesteście muzykalni. Nauczyciel nie ma prawa takiego czegoś powiedzieć. Nie ma prawa. Może jakoś delikatniej, ale u mnie niestety ta wypowiedź się nie sprawdziła. Dwie nauczycielki, jak wspomniałam przed chwilą, nie miały nigdy do mnie przeciwwskazań i zawsze mi dobrze życzyły oraz kibicowały. Następnie przyszedł czas szkoły średniej, a ja dalej śpiewałam w swoich czterech ścianach, że tak się wyrażę. Pisałam teksty piosenek, również uczyłam się grania na pianinie, aż w końcu zdecydowałam się na założenie swojego fanpage'a, który miał, no wiadomo, na początku to jedynie byli najbliżsi znajomi. I zdecydowałam się jeszcze zrobić taki jeden odważny krok i zacząć co jakiś czas, ale to naprawdę bardzo rzadko było, udostępniać twory na YouTubie. Wiadomo, początki mojego śpiewania, jak również rapowania. Tak, tak, tak. Jestem fanką Tupaka. Możecie usłyszeć utwór Get the Gospel w moim wykonaniu. Kiedy stawałam się coraz dojrzalsza, to zdałam sobie sprawę, że muzyka jest tą drogą, przez którą pragnę iść. Wiem, że jest bardzo długa, jest bardzo kręta, ale ja postanowiłam, że chcę nią iść. Będę się tak długo starała, tak rozwijała, by tylko móc spełnić swoje marzenia. I zawsze mówię, że co prawda nie urodziłam się z talentem, żebym od razu jak śpiewała przepięknym, czyściutkim, wysokim, jakąś niesamowitą barwą głosu. Nie, nie urodziłam się z tym darem, ale ze smykałką do ciężkiej pracy i chcę pokazać, że niemożliwe może stać się możliwe, jeżeli tylko się chce. I to właśnie ciężką pracą dochodzę do swoich wyznaczonych celów. Chciałabym, żeby moja muzyka, jak również moja mała twórczość literacka, pierwsze książki, stawały się dla was inspiracją, żebyście mogli się ze mną identyfikować. Żeby moja twórczość mogła wam dawać kojenie, a czasem skłaniać do refleksji. Okres szkoły średniej. Cóż, może zacznę od tych plusów. Również występowałam na paru koncertach. Koncert walentynkowy, koncert kolęd. A te małe występy zawsze czyniły, że stawałam się odważniejsza. Żeby móc występować, to naprawdę trzeba mieć sporo odwagi i ćwiczyć nad swoją tremą. Bo trema zawsze się pojawia. Nawet tremę mają doświadczeni artyści. A negatywy? Jak oglądacie moje nagrania na YouTubie, to wiecie, że spotkałam się z wszechobecnym hejtem w szkole średniej, również słownym, face to face oraz internetowym. Do dnia dzisiejszego dostaję hejty. Ale czy ja to czytam i czy ja się tym przejmuję? Nie. Możecie sobie pisać, możecie sobie wyzywać, możecie wszystko. Ale myślicie, że ja porzucę muzykę? W życiu, w waszych najsłodszych snach nie porzucę tego. Róbcie co chcecie, ja się tym nie przejmuję. Znam swoją wartość, mam wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych fanów. Wszyscy hejterzy, nie pozdrawiam. 2017 rok to był przełom w moim życiu. Stworzyłam nowość na YouTubie. Tak zwane covery językowe. To jest po prostu zlepek fragmentu danego utworu, który jest powtarzany, ale za to w innych językach. Powiedzmy refren. Refren najpierw jest śpiewany w języku oryginalnym, a następnie w pozostałych czterech językach obcych. I moim pierwszym coverem językowym było słynne Despacito, które uzyskało ponad 10 tysięcy wyświetleń. Dla mnie ta liczba jest kolosalna. Nie spodziewałam się takiego odbioru.
To było coś pięknego. Dziękuję wszystkim z całego serca. Dało mi naprawdę dużą motywację, że faktycznie językowy Despacito się Wam spodobał, więc będę dalej kontynuowała ten pomysł i wybierała ciekawe utwory, czasem te nowe, a czasem po prostu z tej tak zwanej starej, a dobrej klasyki i je coverowała na różne języki. Jak to się zaczęło? Wiele razy zastanawiałam się, jak dana piosenka by brzmiała w innym języku. I nieraz sobie właśnie tak podśpiewywałam. Mówię, ale fajnie to brzmi. A teraz marzenie się ziściło. Możecie posłuchać i wybrać, który język jest najlepszy. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, artystów, piosenkarzy, z którymi utrzymuję kontakt. Od ponad roku kształcę swój wokal profesjonalnie pod okiem zaprzyjaźnionego piosenkarza, artysty Patryka, który ma wszechstronną wiedzę muzyczną. W tym roku 2018 pojawiła się pierwsza debiutancka piosenka w pełni autorska pod tytułem It's Never Too Late. Nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia. Parę miesięcy później udało się nagrać wspólnie z półfinalistą programu Zostań Gwiazdą utwór pod tytułem Jestem Żołnierzem. A w lipcu zostałam laureatką muzycznego konkursu organizowanego przez napój Energy Drink Jazda oraz słynny zespół disco-polowy MIG. Ten rok obraduje w wielu moich sukcesach i naprawdę nie miałam pojęcia, że ta moja mała kariera ukryta w czterech ścianach, że zostanie tak doceniona. Cieszę się, że moja twórczość ma ładny zasięg. Jesteście aktywni na Facebooku, na YouTubie i cieszę się, że takimi małymi kroczkami osiągam te swoje malutkie cele, malutkie marzenia. Chciałam Wam z tego miejsca serdecznie podziękować, że nie zwątpiliście we mnie. Dodajecie mi ogrom motywacji. To, co robię, bardzo Wam się podoba. Cieszę się każdemu z osobna. Bardzo dziękuję z całego serca. Dziękuję. Bez Was nie byłoby Asinet. Pewnie większość z Was, jeszcze tak na koniec dodam, zastanawia się, dlaczego Asinet. Asinet to moje imię na wspak. A dlaczego taki pseudonim artystyczny wymyśliłam? To było przypadkowo. Moja mama jest fanką Limala, słynna piosenka Never Ending Story, i mi powiedziała, że Limal to odwetność jego imienia. I przypadkowo ja zapisałam swoje imię na wspak. Tak mi się spodobało. Postanowiłam, żeby to był taki mój mały pseudonim. I wyszedł nie nick zwykły szkolny, lecz pseudonim artystyczny. Dziękuję Wam za te wspaniałe 10 lat. To, co mam w sercu, chcę Wam przekazać. Zarówno w piosenkach, jak i w kompozycjach piano. Te 10 lat minęło jak jeden dzień, ale pamiętajcie, że lata będą przybywały. Muzyka jest życiem. Muzyka jest najpiękniejszą i najdłuższą podróżą życia. Dziękuję Wam, wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego weekendu i do zobaczenia.